Eloszka, moi fani pajęczarze, dziś będziemy dopuszczać tego samczura do tej samicy, ale jak widać mam lekki problem, bo złamałem rękę i jak to wszystko pójdzie, no to zobaczymy, bo raczej samca, jeśli samica zaatakuje, to go nie uratuje, bo nie mam jak. Uszkodziłem prawą rękę i nie jestem w stanie niestety władać odpowiednio. Chociaż trzy palce mam sprawne, no niestety koordynacja ruchowa i tak dalej niestety mi na to nie pozwala. Co więcej, na hodowlę trafił nowy pajączek. Jest to Nandu Colorowia Latus, o ile dobrze pamiętam. Jest on z giełdy w Krakowie. Relacje miałem nagrywać, no ale niestety tu mam jeszcze resztkę moich małych psalmopeł z Cambridge. No ale nie, w najbliższych dniach one zostaną wysłane i to już będzie tyle. Tam jest jeszcze oczywiście 10, które sobie zostawiam. Co więcej, na giełdzie kupiłem, jak widać, dość spory zapas tub i do tych tub będą wędrować moje poeci loterie i reszta pająków, które no, po prostu tam muszą trafić, bo już dość sporo wyrosły. Kiedy to będzie, nie wiem, bo mam problem z ręką, nie mam jak dziurek porobić, zobaczymy, może uda się to pomalutku lewą zrobić w najbliższych dniach, a więc jakoś to będzie. Dobra, tyle jeśli chodzi o wstęp. Ja postaram się nie rozbić terrarium z tą samicą, żeby nie było. Aha, i z nowości jeszcze jedno. Myślałem, że moja samica psalmopeł mokopeł z Cambridge będzie linieć. Dostała parę razy jeść po kokonie, który odebrałem, zabunkrowała się i wszystko wskazywało na to, że będzie linieć, a tu niespodzianka, zaglądałem ostatnio do niej, a ona trzyma wtórny kokon. Na 8 października będzie to już około 4 tygodni, jak zobaczyłem kokon, więc najprawdopodobniej ja sobie go wyciągnę i zobaczymy, co to będzie. Czy to będzie zapłodniony kokon wtórny, czy jednak będą to tylko same jajeczka. A więc tyle, jeśli chodzi o wstęp. Przygotowuję się do przenoszenia terrarium i dopuszczenia samca. Dobra, mamy terrarium przeniesione. Trzykrotka niestety umarła. Jak widać tutaj dosłownie listki poobgryzane. To w związku z tym, że tu mamy winowajców. Karmię pająki świerszczami, bo to jest najtańsza opcja na ten czas, jaki jest, więc niestety one świerszcze po prostu objadają po prostu rośliny żywe, które tu mam. No i niestety, ale umierają powoli. Zobaczmy, jak to wygląda. Gniazdo samicy jest zrobione tutaj, jak widać. Tara, samica siedzi sobie tutaj. Ona dostała posiłek ostatnio, więc liczę, że nie zje nam samca i samiec będzie współpracował i wejdzie tam bez większych problemów do gniazda. Wyciągnie samicę, no i wszystko nam się zobaczy, jak będzie. Miejmy nadzieję, że pamięci w telefonie nie braknie. Akcja będzie tak szybka, jak była szybka przy psalmopeł z Cambridge. Tyle tylko, że no, niestety samca nie będę w stanie mógł uratować w żaden sposób. Bo niestety, ale nie mam do tego ręki. Wszystko muszę robić lewą ręką. Ok. Tara. Sam czurek jest. Jak widać. Teraz tylko, żeby se chciał wejść do samicy. On już chwilę jest ze mną. O, ładnie. Idź sobie pomalutku i zobaczymy, co to z ciebie będzie.
Dobra. Samiec was do samicy. Wszystko jedną ręką. I wędruje sobie już w stronę gniazda. No. Troszkę mu jeszcze do tego gniazda zostało. Ja tu mam jeszcze na dole martwego świerszczyka, którego samica nie zjadła. To sobie go wyciągniemy i zobaczymy, jak to będzie. Tara, w sumie samczykowi możemy pomóc wejść do gniazda. Ty mnie nie łap. No właśnie. Tylko idź do samicy. O, dobra. No raczej miejmy nadzieję, że samiec po prostu będzie tam chciał wejść. O. Popchniemy go od tyłu. Samiec to raczej chyba nie chce trzymać. Wow. Miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. O, jak widać, samiec chyba wyczuł samicę, bo zaczął drżeć. No. No. Zobaczymy, co z tego będzie. O, i to dość intensywnie zaczął drżeć. Patrzę w stronę samicy, no ale niestety ona nie reaguje. W sumie na dole mamy możliwość otworzenia gniazda samicy. Miejmy nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Zrobiłem taki sam korek jak przy Psalmopeus Cambridge. Jak widać, mam sobie otwór od dołu. O, dobra, samicę już widać. Wychodzi, podeślemy jej tam samca. Samiec nie chce iść tam, gdzie ja chcę. Stawia się, nie chcę go drażnić. Za mocno. Teraz do góry mi już nie idź, panie. Bo do łudzi otwarłem samicę. On tam wejdzie teraz. Tam, gdzie właśnie nie chce. Ale jak można zauważyć, samiec sobie podryguje. Wyczuł na pewno już samicę. No ale samica, jak widać, nawet nie drgnie. No, a dół jakbyś wszedł, to by było dobrze. No, on wejdzie do środka, to będę musiał obrócić terrarium. Jak widać, samiec drży, drży ładnie. Więc to na pewno nie jest zły znak. Dobra. Miejmy nadzieję, że pająki mi stąd nie uciekną. No właśnie. Samiec za bardzo też nie chce zejść na dół. Będę mu musiał chyba troszeczkę pomóc. On chciał mi zejść na dół. To by było fajnie. Na dół, na dół. Tą dziurę wcześniej zrobił.
od samego początku. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. No, niestety. To jest ich natura, że one mieszkają na drzewach i pną się do góry, nie w dół. No, chłopie, tam na ciebie czeka księżniczka. Chyba nic z tego niestety nie będzie za bardzo. W sumie musiałbym go chyba złapać i wpuścić od nowa, od samego początku, do samicy. Ja tu ciągnę to. Samica jest na dole. Ona sobie tu wyszła przez tą dziurę. Nie wiem, czy to widać, ale są tu. O! Samiec jednak zbliża się. Tu jest jej łapka. Ruszę trochę to. O! Nie. Samica wystawiła swoją nóżkę, a samiec. Hop, dawaj na dół. Dawaj, chłopie, na dół. I się obraca do pęsety, bo myśli, że to chyba samica, którą wyczuł. No ale niestety. Z tego chodzenia tak po szybie. Wow, ale z terrarium to mi ty nie wychodź. No dobrze, bo idzie w dół. Idzie dobrze, dobrze. No, panie. No nie wierzę, no nie wierzę. To jednak nie będzie chyba tak szybka kopulacja, jak była to kopulacja z Cambridge. Co zrobić? Dobra, ja po prostu złapię samczura do pudełka i wpuszczę go od nowa. Dobra, samczyka mamy. Wchodzi do terrarium. Ale nie idź mi tu centralnie na ścianę. Niestety samiec się pchnie do góry. Drży. Zobaczymy w przyspieszeniu, co to z tego będzie. Bo jak widać, samica wyczuwa, ale jest całkiem gdzie indziej niż powinien być. Udało się. Jak widzimy z perspektywy, jest bardzo fajnie. Samica wyszła górą. Samiec do niej doszedł. Troszeczkę to zbliżę i zobaczymy, jak rozwój sytuacji, no kurde, wygląda, ale jak widać, samica widać jest chętna. O, wystawiła się samcowi, albo i nie, bo wyszła na szybę. Dzięki temu możemy sobie ją pooglądać od spodu i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jak widać, samica jest dużo większa od samca i oczywiście smoliście czarna, nawet bardzo smoliście czarna w porównaniu do samca, który jest szarakiem. Jedyne, co mają wspólne, to jak widać pomarańczowe emblemaciki na stópkach. I wszystko się okaże, jak to będzie niebawem, bo jak widać, wszystko idzie w dobrą stronę. Przynajmniej tak się klaruje. Samica się odgina samcowi, tylko że ona jest na szybie całkiem
inaczej niż samiec. Może z czasem uda się im osiągnąć współpracę, że tak powiem. Ale niestety samica strzeży helicery. No niestety samca nie będę w stanie uratować, bo jest to wszystko na tylnej szybie. No ale może się uda. Kto wie, jak to będzie, co to będzie. Ta samica złożyła mi już kokon próbny wcześniej przed wylinką. A jak to będzie dalej wyglądać, no to kto to wie, co to będzie. Czy dojdzie do kopulacji? Tego to raczej pewny za bardzo nie jestem, bo samica ustawiła się w takiej pozycji, że no w żaden sposób samiec tam pod nią nie wejdzie. Chyba że sobie ją obróci. No, jak widzimy, samica obróciła się do samca. Wygina się dość potężnie, jeśli o to chodzi. I mamy ładną bardzo perspektywę, jeśli chodzi o kopulację. Samiec teraz tylko musi zaczepić hakami o helicery, co właśnie robi. I najprawdopodobniej teraz będzie już próbował skończyć to, co ma zrobić. Jest samica wygięta. On ma zaczepione. O! Jak widzimy, zaczepił jednym bulbusem i dochodzi do kopulacji. O! Jeszcze drugim. Sam. O! Pięknie. Po prostu nie chcę obracać. Tego i jak widać było, obydwoma bulbusami po prostu samiec zaczepił samicę. Kopulacja trwała dość szybko, jeśli o to chodzi. Z tego co widać, była udana. Samiec czyści sobie bulbusy, samica obraca się do gniazda, coś mi się wydaje. Samca chyba raczej nie będzie chciała ruszać. Tak, wraca sobie do gniazda. Samiec idzie w drugą stronę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą kopulację. Piękna czarna Irminia wraca właśnie do siebie, do domu. Taram. Samca trzeba będzie złapać, bo on wychodzi, jak widać, z terrarium, oddala się, bo nie chce chyba raczej zostać zjedzony. To jest na pewno. No, może uda nam się go tu zobaczyć jeszcze, bo akurat idzie w naszą stronę. O nie, zszedł na stolik. Mam nadzieję, że nie będę musiał biegać po pokoju za nim. Nie, idzie sobie. Idzie sobie
stolikiem. Samica wróciła do gniazda. No i teraz tylko trzeba czekać na młode, że tak powiem. Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście, jeśli uda się kopulacja. Teraz muszę tylko samca złapać. No, brawo. Tak jak myślałem, będzie jeszcze trzeba było samca trochę pobiegać. No niestety jest to nadrzewny, szybki pająk, a więc będę miał co robić lewą ręką. Oczywiście, jeśli się podobało, łapeczka w górę. Jeśli kokon wyjdzie, odbiorę kokon. Oczywiście zrobię to samo co z poprzednim. 10% trafi do Was, tych pajączków, o ile oczywiście dacie też coś od siebie, że tak powiem. Ale to dopiero jak okaże się, że kokon jest i wszystko będzie dobrze. Tyle w tym filmie. Ja zabieram się za próbę złapania samca. I widzimy się przy kolejnej aktualizacji. Może jeśli będzie kokon, najprawdopodobniej w najbliższym czasie będę odbierał też wtórny kokon od Psalmopeus Cambridge, mojej samicy. I jak to będzie wyglądać, czy to będzie kokon zapłodniony, czy nie, to wszystko okaże się w późniejszym czasie. Trzymajcie się, cześć.